Dzień dobry, witamy Was w nowym vlogu. Jestem Marta. Krzysiu. I jedziemy do najpierw Obi, a potem do Ikea. I jesteście na kanale Enjoyment Family. Tak, no i najpierw co? Najpierw jedziemy do. Tak, za zasłonami, ponieważ jak to przeliczyłam, to w aktualnej promocji bardziej opłaca się kupić gotowe niż szyć je samemu. Poprzednie szyłam sama, te stwierdziłam, że se kupię. Na lenia. Tamte są super. Są super. Przestrałem się do. Tak, muszę je skrócić. Wszystko po kolei, może skrócę je w tym odcinku, jak mąż zasilikonuje mój kochany wiatrołap. Oczywiście, jak tylko znajdę silikon, który kupiliśmy podobno pół roku temu, ja go nie wiem, gdzie on jest. No ja też nie wiem. A wiesz, jaki kolor to był? Jaki proc? Także już daliśmy sobie po stryczku, możemy jechać dalej. Okej. Okay. Oni wiedzą, że się przechodzi przez pas na rowerach? Czy tutaj jakaś inna mentalność? I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles. Going in circles. I should get away from here. There's a better place for me. Better place for me. Trying to play my symphony. But there's so much noise around, so much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind, need to clear my mind. I wanna be empty, be empty. Cześć, liczne. Chodźcie moje. Normalnie to jest mój styl, całość, wszystko biorę. A sparkle lights a fire. I'm high, I'm a butterfly. A blooming flower, but I am thirsty. Załatwiliśmy wszystko w Obi. W ogóle zarąbisty sklep, szkoda, że go nie ma w Bielsku, bo jest tyle ładnych rzeczy. Krzysztof, to się chyba cieszy, że go nie ma w Bielsku. Bardzo. I teraz dojechaliśmy do Ikea. Idziemy zobaczyć na pudełka, bo chciałam porobić porządek na strychu. Ciepło. Ciepło jest. Ale w aucie jest okropnie. Super, ale jak tylko otworzymy, zatrzymamy tak, się, tak. To od razu... Jest okropnie dzisiaj ukrop. Ale to tak abstrakcyjnie jest ciepło, że to się niewiarygodne tak. O, ten torcik, pamiętasz go? Oj, zjadłabym go bardzo. Chyba potrzebuję tego. Potrzebujesz torcika? Potrzebuję tortika. Kupimy sobie taki torcik do domu dzisiaj? Znaczy do domu tak, ale tutaj nie chcę go jeść. Nie. Do domu kupimy ten, bo to można sobie tutaj kupić i sobie zjemy go w domku, tak? Tak. Jupi. Popu? Popu. Dobra. Jupi. To weźmy dwa, żeby na jutro też było. Popu? No. Okej. Okay. Jupi. Dobra, idziemy. Ale fajnie jest tu, że można dziecko zostawić, jak się do Ikei idzie. Ja już zaczęłam zwracać uwagę na... zaczęłam zwracać uwagę na takie rzeczy w ogóle. To bierzemy dużego, głupio takiego dinozaura. A jakby mu tak zrobić taki zestaw dinozaurów? Wszędzie widzę te słonie, że te bobasy tak fajnie leżą na tych słoniach. Słodki ten słoń. I on kosztuje. Prześliczny. Krzywo ma oczy. Nie dogodzisz, no nie dogodzisz, nie? Otwiera się? Powiedz, że się otwiera. Działa. Elementer. Samo się nie otwiera. Może jaka ty jesteś roszczeniowa? O, zobaczcie. Można kupić różne twarzywka. Ale będziemy się bawić wszyscy w sklep. I ale będzie super. Ja bym się zabawił w robienie pizzy. No to też możemy. O, patrz! Już dziecko od samego początku będziemy uczyć robić pizzę. Dobrych nawyków żywieniowych. Patrzcie, kochanie, można kupić taką pizzę. No, składać. O, popatrz, i mały zestaw pudełku na lunch. Jak dla mnie trochę creepy, ale okej. Okay. Chodźmy w czeluście Ikei. Do piwnicy Ikea idziemy. Chcecie złapać za rękę, bo nie się jest niepewna. No, ja niepewna. Idź bliżej barierki. Dobrze. Dobra, my dzisiaj z Ikea wychodzimy tylko z ciastami. Zabieramy się za drożdżówkę. Marta myśliła, że dzisiaj ma ochotę na drożdżówkę z truskawkami, więc musimy ogarnąć te truskawki. Już mamy ogarnięte. Muszę tylko znaleźć przepis na drożdżówkę. Już wiele razy ją robiłem, ale nie pamiętam tego przepisu ni cholery. O, Marta do nas. Z mistrzem drożdżówki, więc. Martusia do nas dotarła i powtórzy teraz głośno to, co przed chwilą powiedziała, bo pewnie nie każdy usłyszał.
Krzyś jest mistrzem drożdżówki. No, dziękuję. Wygląda jak drożdżówka, robi drożdżówki. Słuchajcie, dalej mamy opcję pomarańczowych zasłon z tyłu i obczajamy, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł. Wiszą w dalszym ciągu nie wyprasowane, więc dajcie znać, czy spoko, czy nie spoko, bo ja mam problemy z podejmowaniem decyzji. I dotarły mi rękawiczusie dla młodego. Krzyś powiedział, że się na ręce skarpetki zakłada dziecku małemu, bo on dalej w prehistorii żyje. Czy wy też zakładaliście swoim dzieciom skarpetki na ręce, żeby się nie drapały? Kto zakłada skarpetki? Pisze Team Skarpetka. A kto miał po prostu rękawiczki, nie drapki, niech napisze, że miał rękawiczki. Team Rękawiczki. I zobaczymy. No nie wiem, już nawet mój brat miał te rękawiczki, nie drapki. Ja je zakładałam. Dobra, my będziemy używać do drożdżówki takiego naszego specyfiku do drożdżówki. To jest taka maszyna, która ma lat fyfnoście. I najlepsze jest to, my jesteśmy mistrze biznesu, Janusza i Grażyny biznesu. Słuchajcie, mamy taką maszynę i ona w pewnym momencie, strasznie ją lubimy, bo to Krzyś kupił, nie wiem, z 15, 20 lat temu? To ma z 15 lat albo więcej. No, 15 lat i tą samą maszynę ma mama Krzysia też. I to jest maszyna do robienia chleba, drożdżówek i takich, wiecie, wyrabiania ciast. No ale w pewnym momencie, gdy robiła kolejną pizzę, to zaczęła się nam sypać, jakby dogorywać. Wewnątrz, że coś jest z nią nie tak. I najlepsze, że na OLX znaleźliśmy identyczną taką maszynę, co nie? I kupiliśmy i teraz mamy dwie. A co jest w tym wszystkim jeszcze lepsze, to ta stara przestała się psuć, nie? I teraz mamy dwie. Koniec, to jest ta nowa. Stara leży tam, bo starą używamy w momencie, kiedy robimy przetwory, kiedy robimy jakieś dżemy i tak dalej, to wtedy używamy też starej, bo ona sobie radzi z dżemem, natomiast nie radzi sobie już z wyrabianiem ciasta. Aha, więc możemy robić jednocześnie dżem i ciasto. Naprawdę bardzo często robimy te dwie czynności jednocześnie. Nie, kochanie, jedziemy na dwie maszyny na dżem. Ja czasami mam wrażenie, że mi nie ma w niektórych sytuacjach w tych domach. Ja nie wiem, gdzie ty byłaś. Ja nie wiem, co ja robię wtedy. Co ja robię wtedy, jak ja, nie wiem. Nie wiem. Dobra, no nieważne. Znajdź mi zeszyt z przepisami, kochanie. Proszę. Więc Marta teraz poszuka mi zeszytu z przepisami. Pokażę wam ten przepis, którego ja używam i zawsze robię z niego to ciasto drożdżowe, ale tutaj potrzebna jest też witaminka K, żeby wyszło idealne. No tak. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest Krzyś. Witaminka K, Krzyś. Więc jak macie Krzysia w rodzinie, to musi tego dotknąć i będzie git. Boże, jakie mam szczęście. A jak wątpisz? Ja zawsze mówię, że mam szczęście. Ale to było w tym innym zeszycie. Nie przypisałam tego? Moich przepisów nie przepisuję. A Jezus, wszystko przepisuję, wszystkim się zajmuję. Ale potem nie pamiętam, co się dzieje dookoła mnie. Ciasto drożdżowe. O, mamy. Tylko ja nie wiem, czy to nie jest od babci tej takiej z internetu. Nie, to był na kruche. Na kruche? Okej, czyli taki jest przepis. Nie jest skomplikowany, jest szybkim ciastem. Znaczy szybkim, no musi wyrastać tam te półtorej godziny, ale jest pycha. Jest mega najlepsze i jeszcze nie zdarzyło się, żeby nie wyszło. Czyli pewnie dzisiaj. Jak idzie? Dobrze. Ali, jak tam? Żyjesz? Ciepło, co? Widolek. Przyszło zamówienie z H&M-u. Jeszcze się nie cieszę. Znaczy, cieszę się, bo jest śliczne. Ale jeszcze się nie przyzwyczajam, bo ostatnio jest faza taka, że kupuję coś, potem zwracam, bo mi nie pasuje, bo mi się koncepcja zmienia i tak po prostu mam problem z podejmowaniem decyzji. I kupiłam takie koszyki, tylko nie zauważyłam, że one są też różowe, a nie chciałam takich różowych. Chciałam po prostu, wiecie, takie boho bardziej. No ale zobaczymy, czy będzie, czy zostaną, czy nie zostaną. Do tego jest taka girlanda jeszcze. I większy koszyk, ten jest ogromny. Ten kosztował 39,99, ten kosztował 79,99, a girlanda 49,99. Do Pepko chcę jechać. Jak odsądasz, to powiedz. Ja wczoraj ugotowałam, no niedobre było, bo niedobre było, ale posprzątałam też. Ja bym powiedział, że trochę rozmroziłaś. No zaliczyłam wczoraj epickiego fejla, jeżeli chodzi o gotowanie. No gorzej być nie mogło. Pierwszy raz coś przypaliłam i jednocześnie było w środku dalej zamrożone. Ale ja się wytłumaczę dlaczego i proszę mnie nie hejtować za to. Pisało na opakowaniu ryb mrożonych nie rozmrażać z wykrzyknikiem. No to stwierdziłam, że skoro nie rozmrażać, to od razu trzeba to wsadzić. Prawdopodobnie o to chodziło, żeby nie rozmrażać, zamrażać jeszcze raz. Doszłam do tego. Wtedy jak gotowałam, było dla mnie sensownym to, że wtedy tego nie rozmrażam. A propos mojego zwracania i tak dalej. Założyłam story, zasłony, te z Obi i wyglądają tak. I totalnie nie jestem na nich przekonana. Pokażę wam z dalsza, jak to wygląda.
i powiem wam, że cały czas się biję z myślami, żeby je po prostu oddać. Chyba je poskładam i oddam, bo zupełnie nie mogę się do nich przyzwyczaić. Krzyś też. Oprócz tego to jest taki kolor niby... W aparacie wygląda fajna musztarda, a w rzeczywistości to jest taka brudna musztarda. Taka, no kurczę, nie taka słoneczna. O, na przykład poduszki mają super kolor, no nie? Taki pomarańczowy, słoneczny, ciepły, a on jest taki trochę w zielony, jakby trochę w taki brudny. I chyba je po prostu zdejmę, poskładamy i oddamy, nie miś? No niby fajnie, niby tak wpasowuje się ten styl boho, a jednak nie. Jednak nie. I zastanawiam się, czy by tutaj pierdzielnąć białe, czy zielone, takie jak mamy tutaj ściany zielone. Zielone? Też żałuję, że nie wzięliśmy tych zielonych i chyba pojedziemy po prostu i je wymienimy. Wszystkie składniki już wrzuciliśmy, teraz to się ładnie wyrabia, właśnie tak działa ta maszyna, że ona i podgrzewa, i jednocześnie wyrabia ciasto, to jest mega fajne i pilnuje sobie czasu. Ona też ma coś takiego, że po godzinie przestaje pracować, odpoczywa ciasto, po czym znowu go wyrabia. Wypikało. Takie nam ciasto wyszło. Wygląda ładnie, prężyste, urosło bardzo mocno. Martusia w międzyczasie zrobiła kruszonkę, którą schowała przed wami. Żeby trochę się zmroziła. Bardzo urosło. Co masz, chipsiki? Bardzo. Jak ja chciałem przejść chipsiki, to mówiłeś, że nie chipsiki. Orzechowy chrupek będzie chciał. Kiedy je kupiłaś? Dzisiaj w Lidlu. To co? Robimy drożdżów. Nie wiem, czy nie jest to ciasto, które jest za miękkie. I zazwyczaj ja robię ciasto drożdżowe, czyli po prostu biorę wszystko to, co tu jest, wrzucam na burtwankę, zawalam to wszystko owocami i daję do pieczenia. Ale Martusia dzisiaj chce drożdżówki, więc słucham cię. Ulubiona twoja czynność to będzie? Musisz zważyć ciasto i podzielić na część. Mój mąż kocha to robić. Wszystko musi być idealnie równe co do grama. No tak. Kochanie, musisz wymyślić, jak duże mają być drożdżówki i to poważyć. Dobrze. To zrobisz najlepiej. Dobra, czas to zważyć, podzielić na porcje. Nie wiem. Patrzcie, jakie to. Wiem, nie puka się po cieście, wiem. Każdy to wie. Ale zawsze to robię, jakoś zawsze jest wszystko w porządku, więc ktoś, kto to wymyślił, to dawno to wymyślił i to już nie jest prawda. Patrzcie. Satisfying video. I wszyscy piekarze płaczą. I patrzcie się. Praktycznie się nie łączy do rąk. No nie łączysz się z drożdżowym po prostu. Mojego męża nie podaje się z drożdżowym, bo się nie łączy. się rozlało drożdżowe. O, nie zważę tego. Tyle to zdupiłem. Zaraz wracam. Łąkę ci dać? No. Ratunku! Wygląda to jak ta dziaba. Dziaba. Jakąś miskę, żebym mógł to w czymś zważyć. Ale jak, czemu mały, duży? Ja chcę to wszystko wpakować na raz, żeby wiedzieć, ile jest wszystkiego, kochanie. Żeby było idealnie równo. Dziękuję. Bo tego chyba z blatem oderwę. Wszystkie talerze ważą tyle samo? Nie wiem, bo to jest handmade jakiś. Nie zważyłem talerzy. Jaki mi dałeś nóż? Daj mi normalny nóż. Tak się zapaliłeś na to? Taki? No. Proszę. Dziękuję. A, zdupiłem. Panika jest tutaj niewskazana. Potrzebuję. Co tym razem, koteczku? Identyczny talerz. O, super. Nie wiem, czy one ważą identycznie. Powinny. Dobra, daj mi go na wagę. Zabierz. Kilogram. Równy kilogram? Kilogram 16, ale to nie będę tego liczył, bo to może być talerz. Kilogram to foja robimy. Ile ich chcemy mieć? No jak najwięcej się da. Takie małe mają być? Żebyś mnie nie zjadła, bo będzie ich dużo. Okej. Okay. Potem... Blondynie! No to co? Po ile? Nie wiem, po 200 gram? Czyli 5 robimy. No. Zróbmy 10 po 100 gram. Drożdżówki robimy po raz pierwszy i chyba trochę przesadziliśmy z tą wielkością tych drożdżówek. Zobaczcie sami. Zawsze musimy zrobić wszystko na bogato. Są olbrzymie. Mam nadzieję, że ciasto jest smaczne, bo nikt nie lubi drożdżówki bez nadzieja, no nie? Jak macie drożdżówkę, to każdy lubi z tym nadzieniem sobie zjeść. A jak macie samą drożdżówkę, to nie wiem. Na razie rosną. Wyglądają ładnie, ale są mega za duże, więc my zrobiliśmy 150 gram, a wystarczyłoby jakieś, nie wiem, może 60 gram na drożdżówkę. Chyba coś takiego, bo te 150 to jest dużo, dużo za dużo. Z tego mogły być dwie drożdżówki. Czekam, aż Martusia... One są już do wyciągnięcia! Już do wyciągnięcia przecież. To ty wyciągasz, czy ja wyciągam? Nie zrobisz te krzywdy? Nie.
Ach, wyglądają dobrze. No zacnie to wygląda. Wcale nie wyglądają za duże. Moja ręka. Ona. Znaczy ja mam dosyć dużą rękę, to Marta musiałaby dać rękę. Wyglądają przepysznie. Uuu, jakie równiusieńkie. Piękniusie. Znowu się przyparzyłeś. Tu mam przyparzone. Teraz tu mam przyparzone, a tu mam żonę. Nie przyparzoną. Jemy lukiereś na górę, taki gęściutki? Ja nie chcę, możesz sobie dać. Nigdy nie chciałam. W ogóle. Nie zależy mi na lukrze. Ani trochę. Testujemy. Tak wyglądają w środku. Bardzo ładnie. I co? Pecha. Spoko do kawy? Cieniutkie tutaj wyszły strasznie. Zrobimy mniejszy rant. Więcej kruszanki. Sweet. Taking all of my blues away, taking all of my troubles, toss them out into the rain.